stałem w tłumie gołych Japończyków i patrzyłem na Sumo, no bo uznałem, że jak wszyscy nie patrzą, no to i ja po... Moja droga, ja cię kocham. That I love you so. Jeśli to nie jest oczywiste, to te rzeczy nagrywam podczas pobytu w hotelu w Warszawie. Za jakieś 10-12 godzin będziemy wylatywać na Islandię, potem na Grenlandię. To jest taki mały przerywnik w drodze. Ja ci kocham. Zaczynajmy. Dlaczego w Tokio nie widać babek z dziećmi z wózkami? Możesz mieć takie złudzenie na bazie tego, gdzie ja zazwyczaj w Tokio się znajduję. Centrum jest bardzo, bardzo zatłoczone po prostu. A Japończycy, jako że są bardzo tacy, no, szanują tam siebie nawzajem i swoją przestrzeń i praktyczni są w tym względzie, no to nie pakują się z wózkiem dziecięcym wszędzie. Bardzo popularne przy okazji są rowery. To jest taki, w Japonii jest taka zabawna rzecz, że kobieta na rowerze, gdzie jest taki siodełko dla dziecka, jest kompletnie ponad prawem i te babki jeżdżą po prostu jak chcą i wszyscy im schodzą z drogi. I co tu chciałem powiedzieć? W ogóle te rowery się nazywają Mama Chari, które pochodzi z Mama Chariot, bo te kobiety wożą na tych wózkach trzy dzieci, widziałam raz cztery i zakupy jeszcze i to jest ich chariot. Czasami też psy i koty. Krzysiu, masz jakieś obawy przed tą wyprawą? Rozumiem, że chodzi o Islandię i Grenlandię. Jak oceniasz swoje przygotowanie fizyczne, sprzętowe w odniesieniu do poprzedniej ekspedycji na Spitsbergen? Jeśli chodzi o przygotowanie sprzętowe, fizyczne, warsztatowe, to myślę, że w porównaniu do Spitsbergena jesteśmy już teraz w innym wszechświecie. Natomiast oczywiście obawy cały czas mam, nie pod względem fizycznym, bo to nie będziemy tam mieli jakiegoś strasznego hardkoru. Obawy mam tylko takie po prostu, żeby nie popełnić żadnego błędu sprzętowego. Nie wiem, jak się lata dronem. Mieć dobrze zaplanowane procedury awaryjne. Jedziesz gdzieś z prostym aparacikiem malutkim i chcesz sobie coś nakręcić, to jest prosto, nie? A im więcej masz sprzętu i im bardziej to jest skomplikowane i im ładniejsze rzeczy chcesz zrobić, tym więcej rzeczy może pójść źle. To jest niestety minus używania zaawansowanego sprzętu, że więcej rzeczy może ci się zepsuć. Ale tak jak prosiłem, trzymajcie kciuki. Teraz kiedy oglądacie ten film, to już gdzieś tam jesteśmy, nawet w drodze. Krzysiu, co z tym sumo? Czy to dalej sport narodowy? Ogląda ktoś tę dyscyplinę sportu? Nawet u nas były transmisje kiedyś. Ja nie wiem dokładnie, jak to działa, bo się nie znam kompletnie na sumo, natomiast rozumiem tak, że jest taki jakiś sezon na sumo, że jest po prostu sezon i są jakieś duże rozgrywki. Ja mam kilka takich wspomnień zabawnych na zasadzie na mojej siłce, na przykład tam jest telewizorek w takiej części z łaźnią i parę razy się zdarzyło, że był jakiś ważny mecz sumo i tam wszyscy praktycznie stali i oglądali. Zabawny twist tego jest taki, że w tej łaźni wszyscy są na golasa, więc stałem w tłumie gołych Japończyków i patrzyłem na sumo, no bo uznałem, że jak wszyscy nie patrzą, no to i ja popatrzę na chwilę. Więc widzi się sumo jak najbardziej, jak się też przyjedzie do Japonii, to można się załapać, można sobie kupić bilet, zobaczyć takie zawody. Ja nigdy nie byłem, szczerze mówiąc, poszedłbym kiedyś, ale... No nie wiem, to jest takie w wydaniu turystów, to jest takie, no właśnie, nomen omen turystyczne. No bo wiadomo, że nie pójdziesz... Prawda, bo interesujesz się sportem, czy jakoś tam się, nie wiem, chcesz zobaczyć wynik meczu, tylko pójdziesz, bo o, Japonia i dziwne. Krzysiu, najpierw dajesz płatki do mleka, czy mleko do płatków? Najpierw daję płatki, potem mleko. A ty? Płatki, potem mleko. Jeśli wyjeżdżasz z Japonii na dłuższy okres niż miesiąc, jak wygląda sprawa z opłatami? Czy za czynsz rachunki rozliczasz się przez internet? Czy wyjazd trzeba gdzieś zgłosić? No jak wyjeżdżasz, jak jesteś posiadaczem wizy, rezydentem w Japonii, to wyjazd zgłaszasz poniekąd wyjeżdżając, to znaczy wypełniasz sobie do paszportu taki kwitek, w którym jest napisane, że opuszczasz kraj i deklarujesz, że wrócisz, zanim twoja wiza nie wygaśnie. Znaczy, z tym nie ma żadnych formalnych problemów, to nie jest tak, że ci pytają, po co jedziesz, ale zadają ci na lotnisku takie pytanie, na przykład, kiedy wrócisz. Co do opłat natomiast, to... W sumie z góry część płacimy, a potem jak jesteśmy za długo za granicą, to zaczynamy się martwić. Mieszkanie? No. Dzisiaj rano płaciłam, nie? No dzisiaj rano zapłaciliśmy z góry. Za biuro i za biuro też. Niestety, no ja to często powtarzam, że bankowość internetowa w Japonii jest mocno raczkująca, więc
nie za bardzo jesteśmy w stanie sobie popłacić rzeczy, tak jak w Polsce płacę, prawda? W ogóle nie mieszkając w Polsce jakoś załatwiam wszystkie sprawy w Polsce. Z Japonią... Dużo ćwiczysz, dla zdrowia to jasne, biegasz, siłownia. Zastanowiło mnie, czy czasem nie miewasz chwili, że cię to nudzi, w sensie samo ćwiczenie dla ćwiczenia. Nie myślałeś, żeby dołożyć jakiś sport, gdzie masz jakiś cel, na przykład przebiegnięcie 10 km w 40 minut i tak dalej. Czy chodzenie na siłownię, czy bieganie w każdym praktycznie wydaniu i w każdym stopniu zaawansowania, to są wyzwania, no... praktycznie cały czas, jakby patrzysz na to, że wyciskasz na klatę więcej, albo w martwym ciągu podnosisz coraz więcej, albo biegasz z wyższą średnią prędkością, albo dłużej, dalej. Różne, prawda, mini wyzwania, mini dyscypliny sobie robię. Ja lubię na przykład biegać na 5 czy 10 km i mierzyć sobie wyniki czasowe. Takiego dalekosiężnego celu, przyznaję, nigdy sobie nie narzucałem, natomiast jeśli chodzi o bieganie, bardzo chciałbym się przygotować do jakiegoś dłuższego biegu i pobiec sobie jakiś bieg taki oficjalny kiedyś w przyszłości. Mam nadzieję, że w tym roku się uda. Czego związanego z wyjazdem na Grenlandię oczekujesz najbardziej? Bardzo ciekawie zapowiada się to, że będziemy tam odwiedzać wioskę inuicką i zobaczymy jakieś, no, jak sobie żyją ci ludzie. W sensie to nie jest jakiś tam skansen zbudowany, żeby turyści odwiedzali, tylko tam przez jakieś kontakty na miejscu naszemu fikserowi Michałowi udało się pozałatwiać, więc mam nadzieję, że pokażemy wam coś naprawdę unikalnego. Jaram się też psim zaprzęgiem. Czy K-popowe i J-popowe zespoły to faktycznie tak gigantyczna sprawa w Japonii? Członkowie tych grup uchodzą ze super gwiazdy, czy to raczej towar eksportowy? Bardzo upraszczasz, wrzucając K-pop i J-pop do jednego worka, bo to są dwa kompletnie różne zjawiska. J-pop wydaje mi się, że jest popularny przede wszystkim w Japonii i to jest taka pewnego rodzaju subkultura. Jest pewien zamknięty zbiór wykonawców J-popowych, którzy funkcjonują w takiej przestrzeni bardziej mainstreamowej, co zazwyczaj w Japonii wiąże się głównie z tym, że występują w reklamach bardzo często. Natomiast spora część J-popu to jest nawet w Japonii subkultura. Jeśli chodzi o K-pop, czyli koreańską muzykę, to tutaj też długo by można opowiadać, bo to też zależy od kraju. Korea bardzo wyeksportowała swoją popkulturę na świat przez ostatnich kilka lat, szczególnie do krajów azjatyckich, więc w Chinach, na Tajwanie. Wszyscy mają hopla na punkcie wykonawców koreańskich. W Japonii troszkę mniej niż właśnie w Chinach czy na Tajwanie, bo kwestia historii i animozji koreańsko-japońskich. Mój znajomy Michał, z którym się widziałem w Sapporo, powiedział mi taką zabawną swoją interpretację, jak kojarzycie PPAP, Picotaro, czyli ten Pineapple Pen. Strasznie beznadziejne, nie? Według niego to jest taki japoński, taki apetyt na to, żeby mieć jakiegoś ogólnoświatowego virala, bo w Japonii wszyscy nagle ocipieli, że to jest takie super. Korea przez ostatnich kilka lat miała naprawdę bardzo dużo takich viralowych hitów, nie? Znaczy w sensie, wiecie, tam Gangnam Style i tak dalej, ale są też tacy wykonawcy jak Big Bang na przykład, którzy na całym świecie ludzie ich znają, nie? No tam G-Dragon nagrywający z... Jak się nazywa ta babka ten? G-Dragon przecież teraz nagrywał z Missy Elliot niedawno, czy z Rihanną chyba. Nagrywał chyba, nie? Potężna maszyna. Japonia trochę nie ma w tym momencie nic takiego. No i tak z takiej może trochę desperacji narodził się PPAP. Krzysztofie, czy w Japonii nadal ludzie zostawiają stary sprzęt elektroniczny na ulicy, tak jak zostało to opisane w książce Bezsenność w Tokio? Nie. To było w 80-tych, 90-tych. I taka... wtedy był ekonomiczny w Japonii. No. Bezsenność w Tokio to jest bardzo fajna książka pana Buczkowskiego o życiu w Japonii, tylko musicie mieć na uwadze, że to jest książka napisana na bazie doświadczeń życia tam kilkadziesiąt lat temu. Od jakiegoś czasu się zastanawiam, zwłaszcza po obejrzeniu odcinka o bieganiu, czy miałeś przypadek japońskiej sławy, czy zdarzyło ci się spotkać miejscowego, który powiedział: znam cię z internetu, jesteś tym polskim youtuberem. Chyba tak? Zdarzyło się tak kiedyś? Biegałeś? Ale czy Japończyk? Nie, bo nie. Na pewno międzynarodowi tacy ludzie to tak. Był raz Włosi, Hiszpanie. Ale nie wiem, czy byliśmy razem. Jakie masz wyobrażenie Grenlandii przed wyjazdem? Opowiedz, co ci się wydaje o tym miejscu i ludziach. Ciekawie będzie patrzeć, jak wyobrażenie zostanie skonfrontowane z rzeczywistością. Najbliższe Grenlandii, co widziałem, w sensie atmosfery, której się spodziewam, to Spitsbergen.
Konkretnie chodzi mi o miasto Longyearbyen na Spitsbergenie, gdzie ludzie, którzy mieszkają, są bardzo specyficzni, bo trzeba być specyficzną osobą, żeby wybrać sobie akurat takie miejsce do życia. Będzie to jakby jeszcze dalej posunięte. Jestem ciekawy tego, jacy ludzie tam mieszkają. I nie mam na myśli tutaj Inuitów, którzy są jakby mieszkają, tylko właśnie ludzi mieszkających w tych miasteczkach, które tam się znajdują. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę, jeśli się Wam podobał ten odcinek. No i zapraszam Was na filmy z Grenlandii oraz filmy, które przygotowaliśmy na czas mojej nieobecności w internecie. Będzie naprawdę zajebiście. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko się udało i za jakieś 10 dni zobaczycie odcinki z Grenlandii i zrobicie tak. Pff. Oby.